Cała literatura francuska jest wyrazem równowagi, razem z Markizem de Sade, równowagi osiągniętej i osiąganej coraz to bardziej kosztem myśli, ale za to równowagi wprost zadziwiającej. Sam język jest już w wielkim stopniu czynnikiem tej równowagi, bo język ma olbrzymi wpływ na kształtowanie się charakteru i myśli każdego narodu. Język francuski, będąc już właściwie skończonym od dawna, ustalonym tak jak łacina, z której wyszedł, doszedł do szczytu w XVIII wieku i zatrzymał się. Stanąwszy, wytyczył myśli granice, poza które ta nie jest w stanie wyjść inaczej, jak tylko kosztem ustępstw na niekorzyść języka. To on ustalił pojęcie granicy i stałości, nierozdzielne z naturą francuską. I tu Francja była pierwszą. Rozporządzając językiem, najwcześniej skrystalizowanym i jednolitym spośród wszystkich narodów świata nowożytnego, francuski stał się tym, czym łacina dla średniowiecza. Ale co raz okazało się doskonałe, nie jest zawsze doskonałe. A właśnie Francja w to wierzy. Francja pierwsza odkryła człowieka, znowu pierwsza określiła go najlepiej w czasie i przestrzeni. To właśnie to, o czym mówi de Maistre na końcu swojego fragmentu, mówiąc o rewolucji i jej powodzeniu. I na tym pojęciu człowieka Francja zatrzymała się. Uznała, że i tu szczyt został osiągnięty, że człowiek pozostaje zawsze taki sam. Bernard Grasset w liście do Ziburga, odpowiadającym na jego książkę o Francji, przytacza fragment z Peggy, który może służyć jako najlepszy przykład francuskiej granicy i stałości, jeżeli chodzi o człowieka. Ludzkość wyjdzie poza pierwsze balony, jak wyszła już poza pierwsze lokomotywy. Po telefotografii będzie ona cały czas wynajdywać grafie i skopie i fonie, które nie będą mniej tele aniżeli inne, a podróż naokoło świata robić się będzie jak nic. Ale nie będzie to niczym innym niż ziemią, tą tymczasową ziemią. Wejdzie się do jej wnętrza, przewierci się ją z końca w koniec, jak ja przewiercam kulkę z gliny. Będzie to jednak zawsze ziemia, materia. I nie widać, ażeby jakikolwiek człowiek nigdy, ani jakakolwiek ludzkość w pewnym kierunku dobrym mogła rozsądnie szczycić się tym, iż przeszła Platona. Idę jeszcze dalej. Dodam, że człowiek kulturalny, naprawdę kulturalny, nie umie sobie nawet wyobrazić, co to miałoby oznaczać, gdyby ktoś utrzymywał, że przeszedł Platona. Najlepszy dowód na stałość. Każdy Francuz, nie zdając sobie zresztą z tego sprawy, uważa, iż pewien stopień znajomości człowieka i jego dobra nie może być przekroczony i że stopień ten został osiągnięty od pierwszej chwili, w której człowiek zaczął myśleć. Człowiek nie zmienia się. Zmieniają się jedynie sposoby i formy. Tu leży źródło równowagi francuskiej, podpartej językiem i myślą. Tu źródło tolerancji, pobłażliwego uśmiechu dla wszystkiego, co wyskakuje lub stara się wyskakiwać ponad tę równowagę lub spada poniżej niej. L'homme ne peut se dépasser. To twierdzenie zamyka wszystko.